Cześć, witajcie na kanale Republiki Wina. Ja nazywam się Jan Knumber i jestem edukatorem winiarskim. I chociaż zazwyczaj podczas moich spotkań z Wami opowiadam o tajnikach winiarskich, to dziś trochę zmienimy ten kształt spotkania i porozmawiamy sobie o akcesoriach i gadżetach winiarskich, czyli gratce dla wszystkich miłośników wina. Są to rzeczy, które przynajmniej ja osobiście bardzo lubię kolekcjonować i mam ich całe mnóstwo. No a ponieważ siłą rzeczy zajmuję się edukacją winiarską, to postanowiłem, że zacznę od krótkiej rekomendacji książek. Książek, które warto kolekcjonować, których zbieranie może być równie obfite, co zbieranie butelek w domu, ale warto wiedzieć, gdzie zacząć. Uważam, że absolutną podstawą i świetnym pomysłem, żeby zacząć swoją przygodę z książkami winiarskimi, jest książka Wine Folly. Wine Folly, który nie tylko jest fenomenalnym nośnikiem wiedzy, jeśli chodzi o konkretne odmiany i konkretne wina, ale jest też świetnym materiałem do zabawy, ponieważ w środku mamy opisane wszystkie najważniejsze odmiany winiarskie świata, łącznie z kołem aromatów, czyli tym, czym one powinny pachnieć czy smakować tak charakterystycznie, ich profilem, czyli dotyczącym budowy, tanin, kwasowości, ciała i tak dalej. Więc jest to też doskonały materiał do rozwijania swojej wiedzy, do rozbudowywania tych degustacji, które w zaciszu własnego domu czy ze znajomymi na przykład, albo najbliższymi możecie odbywać i budować swoją pamięć sensoryczną, sprawiać, że będzie ona bogatsza, no a cała zabawa, obcowanie z winem jeszcze przyjemniejsze. To jest taka wyjściowa, najbardziej podstawowa wersja tej książki, która jest dostępna w języku polskim. Jest absolutnie fenomenalna, ale oczywiście możecie się pokusić również o wersję bardziej rozbudowaną, która nosi nazwę Magnum Edition. Magnum, czyli jak w przypadku butelki wina, większy rozmiar. Tak jest też w przypadku tej książki. Jest ona powiększona różnego rodzaju dodatkowe materiały o mapy, które mamy zebrane z tyłu. Przykładowo mamy informacje o tym, jak dane typy win łączą się z konkretnymi produktami, jeśli chodzi o kuchnię, czyli z serami, z mięsem, z rybami i tak dalej, więc jeśli chodzi o nośnik informacyjny, no to tutaj rzeczywiście tego będzie nieco więcej, plus taka twarda, przyjemna oprawa, na pewno warto to posiadać. Co się tyczy Wine Folly, to oczywiście poza samymi książkami mają też oni mnóstwo innych gadżetów winiarskich, które ja szczególnie podobałem sobie i też mogę się tym z Wami z przyjemnością podzielić, to mapy. Mapy, które sprzedają w takim formacie bardzo ładnie wydrukowanych plakatów i finalnie można na przykład oprawić sobie takie mapy. Ja w tym przypadku mam Burgundię, czyli mój ulubiony region winiarski. No i gdzieś tam w zaciszu domu, w tych takich kącikach, które często miłośnicy wina sobie tworzą, obok książek, obok na przykład stojaka z winem, takie mapy powiesić na ścianie, wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Te mapy są mapami danych regionów winiarskich, danych krajów winiarskich. Możemy znaleźć dokładniejsze, tak jak Burgundia czy Szampania, ale też całego kraju, jak na przykład Francja, Hiszpania czy Włochy. Jak już o mapach wspominamy, to nie tylko możemy je obserwować w ramce na ścianie, ale możemy też na nimi trochę czasu spędzić sami, na przykład układając je w formie puzli. Uważam, że to jest w ogóle fenomenalna rzecz. Jeżeli ktoś lubi takie zajęcia, które wymagają trochę kreatywności, które zarówno mogą uspokajać przy kieliszku wina, to już w ogóle super przyjemny proces, ale też pobudzać się do skupienia i do ćwiczenia swojej koncentracji oraz cierpliwości, nie oszukujmy się, jak to są puzzle, no to mogą się pokusić o takie mapy winiarskie w formie 1000 kawałków puzli. Tu akurat mam Włochy, ale jest też Hiszpania i Francja. Bez problemu możecie znaleźć to na naszej stronie, są one dostępne do sprzedaży. No i jest to, myślę, super pomysł na prezent dla osoby, która jest miłośnikiem na przykład win z danego kraju, bo rzeczywiście gdzieś tam w zaciszu domowym ze swoimi znajomymi, czy nawet samodzielnie z kieliszkiem wina jest to dobry pomysł na spędzenie takiego luźniejszego wieczoru. Poza takimi drobnostkami oczywiście są też rzeczy stricte praktyczne, które już będą odwoływały się do samego obcowania z winem. I taką rzeczą, którą warto wspomnieć, którą warto pokazać, są narzędzia, które służą do zamykania butelek. Do otwierania, pokażę Wam też za momencik, ale do zamykania. Bo często problemem jest to, że otwarta butelka wina dość szybko się psuje. Jak wiadomo, tlen bezlitośnie będzie traktował to wino w procesie utleniania, ono zacznie się zmieniać w stronę octu, nie będzie już smaczne ani świeże, więc są różne metody zapobiegania tym zjawiskom i takim najpopularniejszym jest
pompka próżniowa, która za sprawą takich gumowych korków, które wkładamy w otwór butelki i wypompowania dosłownie tą pompką powietrza z wewnątrz, zabezpiecza taką butelkę na nieco dłuższy czas. Jeżeli zadbamy o to, żeby taka butelka znalazła się we właściwych warunkach, czyli przykładowo w lodówce, to jej żywotność rzeczywiście będzie wydłużona. Ja ze swojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że tak naprawdę tydzień czasu takie butelki są w stanie wytrzymać, jeżeli rzeczywiście będą przetrzymywane w odpowiednich temperaturach. To jest o tyle w porządku, że jeżeli nie macie gości, nie robicie dużej kolacji, nie pijecie wina na butelki, tylko na kieliszki gdzieś tam wieczorem po pracy, to rzeczywiście jest to fajne zabezpieczenie. Innym rodzajem są takie stopery, które stosuje się do win musujących, bo akurat korki próżniowe mają świetne zastosowanie, jeśli chodzi o wina spokojne, czyli bez bąbelków, ale wszędzie tam, gdzie bąbelki już są, czyli w szampanie, w kawie, w prosecco, no tam to nie zadziała, bo cały czas wydobywa się z tego wina gaz. W takim przypadku stosujemy takiego rodzaju stopery, które wkładamy tak samo od góry butelki i takim klipsem zaciskamy na szyjce butelki. Dzięki temu ten gaz, który wydobywa się z wina, pozostanie w nim dłużej. No i taka butelka również te kilka dni dłużej będzie znajdowała się do picia. Bardzo ważne jednak, żeby pamiętać, jak otwieramy później zamkniętą takim stoperem butelkę, trzymać pełną dłonią w taki sposób butelkę, nie pozwalając, żeby to w żaden sposób zostało odkryte, bo ciśnienie w środku jest duże i może spowodować, że albo zrobicie sobie krzywdę, albo komuś tym stoperem, lub uszkodzicie nie najboże sprzęt AGD, który macie w domu. No i to już są mniej przyjemne sytuacje, jak chcieliście napić się wina, a kończycie z rozbitym laptopem czy komputerem. Zawsze trzeba trzymać ten korek, tak samo jak otwieracie butelkę wina musującego, nigdy nie puszczamy korka. Zawsze musi znajdować się w waszej dłoni. Kształt takich stoperów jest bardzo różny, natomiast zastosowanie jest takie samo i myślę, że jeżeli lubicie bąbelki, to warto się w nie wyposażyć. Jeśli chodzi o tę pompkę próżniową i producenta Vacuvę, to od niego mamy też całą gamę innych produktów. Przykładowo fajną rzeczą są takie stickery, które są znacznikami na kieliszki wina, więc w momencie, w którym zapraszacie dużą ilość gości, podajecie do kolacji czy do jakiejś uroczystości wino i tych kieliszków po waszym domu się sporo plącze, możecie sobie oznaczać własnymi kolorami swój kieliszek i dzięki temu nie pomylicie go z kieliszkiem któregoś z waszych gości. W dobie COVID-u świetny pomysł, tak mi się wydaje. Tak samo fajną rzeczą są kulery od Vacuvę. To jest taki rękaw, który ma w sobie taki żel chłodzący, który bardzo dobrze trzyma niską temperaturę. Działa to w bardzo prosty sposób. Jeżeli schłodzimy to sobie w zamrażarce, wkładamy wewnątrz butelkę, na przykład bąbelków, które muszą być zawsze dobrze schłodzone, 6-8 stopni Celsjusza i dzięki temu temperatura będzie idealna. Jest to super praktyczna rzecz, bo można spokojnie taką butelkę schować sobie w torbę, pójść gdzieś w jakieś okoliczności przyrody, w lato i ona pozostanie dobrze schłodzona, ale jeżeli postanowilibyście, że chcecie to sobie postawić na stole, to jest też taka wersja premium, która dodaje do tego taki plastikowy kubek, wtedy ten rękaw umieszczamy do środka, no i w takiej formie kulera na stole może się to pojawić, więc jest to bardzo fajny, praktyczny sposób użytkowania tego rękawa. Oczywiście, co się tyczy wina, powiedziałem o jego zamknięciu, ale otwieranie. To, co lubią zwłaszcza sommelierzy albo wszyscy miłośnicy otwierania butelek, to trybuszony. Nie korkociągi, nie otwieracze, trybuszony. Czyli najbardziej poręczne i kieszonkowe narzędzie, które służy do otwierania butelek. Posiada ono sobie śrubę, którą wkręcamy w korek, no i oczywiście nóżkę, która pozwala na zasadzie dźwigni ten korek z butelki wyciągnąć. Kształty, formy, wygląd tych narzędzi jest bardzo różny. Są takie bardziej, powiedzmy, prestiżowe z wyglądu, z jakimiś zdobieniami drewnianymi, na których czasami można sobie wygrawerować na przykład własne imię, tak zrobiłem w tym swoim przypadku na tym trybuszonie, ale możemy też znaleźć takie bardziej proste formy, minimalistyczne można powiedzieć, do których czasami można dostać w etui na przykład, więc też ten wybór jest bardzo różny. Fajne rzeczy, ja chyba trybuszonów mam z 20 w domu i za każdym razem używam innego, więc można go kolekcjonować równie dobrze jak wino. Ważne, żeby nie wpaść w obsesję posiadania każdego trybuszonu, bo to już byłoby bez sensu. Natomiast są też inne rodzaje otwieraczy, przykładowo wąsy. Wąsy, które są szczególnie polecanym narzędziem do posiadania na Mistrzostwach Polskich Sommelierów, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie planowali posiadanie pewnej ilości starszych butelek wina albo będziecie posiadali takie butelki
w chodziarce z przeznaczeniem na późniejsze otwarcie, to musicie być świadomi, że taki korek, który ją zabezpiecza, z czasem również może się deformować, może mięknąć, może się kruszyć, więc wkręcenie w niego śruby trybuszonu byłoby ryzykowne. Dlatego w formie takiego narzędzia możemy ten korek wydostawać w bezpieczniejszy sposób, który nie zagrozi tym, że on się skruszy i jakieś drobinki dostaną się do wina. Te dwa wąsy właśnie wkręcamy między boki naszej szyjki, między przestrzeń między korkiem a szyjką i powolnym ruchem możemy taki korek wydostać z wewnątrz, nie zagrażając sobie tym, że jakieś znaczne ilości tego korka wylądują w finalnym winie. To są fajne rzeczy, to akurat francuskiego producenta taki otwieracz, natomiast oczywiście też forma, wygląd może być różna. No i to, co warte do wspomnienia, to oczywiście na sam koniec też te praktyczne elementy, czyli szkło. Szkło, które może dotyczyć zarówno kieliszków, jak i dekantera, czyli naczynia, w którym wino będzie pracowało z tlenem, zwłaszcza wina młode, zamknięte, czy wina obfite w taninę, warto dekantować, czasami krótszy, czasami dłuższy czas, po to, żeby one otworzyły się poprzez pracę z tlenem, żeby pokazały swoje większe bogactwo, swoją większą głębię, więc różnego rodzaju dekantery o przeróżnych formach możemy posiadać. Są to fajne narzędzia. Czasami niektórzy się zastanawiają, jak wyczyścić później taki dekanter. Wcale nie jest to takie trudne. Są na przykład szczotki, które są w takim kształcie kul, które wrzuca się do środku i w środka po prostu kręcąc one wyczyszczą nam wnętrze takiego dekantera. No i oczywiście kieliszki, słuchajcie, kieliszki, które są często dedykowane kształtem pod dane odmiany czy dany typ wina. Tak jak tutaj na przykład ta duża czasza, typowy kieliszek do win z Bordeaux, które często mają obfity profil tanin, po to, żeby te taniny lepiej migrowały, żeby to wino ponownie lepiej otwierało się z tlenem, czy kieliszek do win burgundzkich, czerwonych, do Pinot Noir, tak jak tutaj, z taką obłą czaszą, zwężającą się ku góry, świetnie koncentrującą aromaty. Ja przykładowo, taki protip z mojej strony, używam tego kieliszka również do picia szampanów, dlatego, że uważam, że taka szersza czasza bardzo fajnie pozwala się tym winom również otworzyć i skoncentrować aromaty. Więc możliwości jest całe mnóstwo. To, co może Was jedynie ograniczać, to Wasza wyobraźnia. Dlatego warto sobie na to wszystko popatrzeć, warto to kompletować. Zależy, czy chcecie książki, czy szkło, czy otwieracze. Dostępność jest bardzo duża, także oczywiście bardzo zachęcam, żeby tego typu rzeczy w swoim zanadrzu posiadać. Oczywiście bez wina byłoby to niczym, więc też zachęcam Was do tego, żeby wyposażać się w butelki. Zachęcam do odwiedzenia strony republikawina.pl, gdzie z kodem republikanie5, to jest kod specjalnie dla Was, takie wynagrodzenie za czas spędzony w tym odcinku, będziecie mieli dodatkowy rabat 5%, a jeżeli się zalogujecie na stronie, to 20% już na stadzie, czyli de facto 25% taniej możecie kupić nasze wina. Oczywiście jako edukator zapraszam Was też do śledzenia naszych kursów, webinarów, wszystko też znajdziecie na naszej stronie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.